Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj jestem tak na sportowo, trochę stylówka dzisiejsza z hola, a trochę po prostu wygodnie, bo byłam teraz dwa dni chora i zapraszam Was po krótkiej przerwie. Dzisiaj również nagrywamy live'a, jest dzisiaj środa i właśnie wieczorem będzie live, a Wy zobaczycie ten filmik dopiero w niedzielę. No i oczywiście hol lumpeksowy z super rzeczami. Będą przepiękne rzeczy z jedwabiu, będą rzeczy trochę do domu, będą męskie rzeczy, no i dużo fajnych, pięknych rzeczy dla mnie, niektóre nawet za darmo. Zapraszam Was na ciąg dalszy. I oczywiście poproszę Was o subskrypcję kanału, bardzo pomaga mi to w rozszerzaniu zasięgów. Jeżeli podoba się Wam program, to proszę zasubskrybujcie i polubcie koniecznie filmik. Przechodzę od razu do rzeczy, bo stwierdziłam, że dzisiaj spróbuję się tak streszczać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Trzymajcie kciuki, bym się nie rozwlekła za bardzo, bo jest trochę tych rzeczy. Słuchajcie, zacznę od stylówy, którą mam na sobie. Konkretnie chodzi o spódnicę. Bardzo fajna spódnica, super dry. To jest jeansówka w stylu vintage. Ona jest taka robiona trochę na lata 90, na 2000 może. W każdym razie, bardzo mi się spodobał krój i kolor i słuchajcie, kosztowała mnie tylko 5 zł ta spódnica, bo to było z wyprzedaży. Chyba sobie ją zostawię, chociaż zobaczcie, ile ja mam tutaj luzu, więc spokojnie mogłaby być też na M-kę ta spódnica, ale właściwie podoba mi się, jak ona tak trochę tutaj na biodrach jest. Nie przeszkadza mi to w każdym razie, jest mi bardzo wygodnie, bo ona ma w sobie jakiś elastan. Tutaj jest taka metka. Może się uda zrobić zbliżenie. Japońska marka, bardzo fajna, droga marka. Bardzo fajny jeans. Ja jestem troszeczkę ostatnio, zaczynam się odwracać od tego washed jeans, od tego takiego wytrawianego jeansu na jasno. No to jest bardzo nieekologiczne, to po pierwsze. Co prawda, to jest oczywiście z second handu, ale zastanawiam się, jaki sens to ma. Takie ciemne rzeczy, ciemne jeansy w sumie zawsze bardziej mi się podobały. Ale skoro kupiłam to za piątkę, no i tak to wygląda, zobaczcie w stylówce, jestem tam w kamizelce, takiej ocieplanej też, także myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Nawet dzisiaj zamierzam tak iść do szkoły, bo mam tylko jedną godzinę i plastykę, więc stwierdziłam, że z tym efektem cieniowania będzie spoko. No i będę też kręcić w tym live, więc zobaczycie mnie w tej stylówce wcześniej niż ten filmik. Kochani! Bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej spódniczki za piątkę. Pokażę Wam od razu chusteczkę, którą do tego sobie, w zasadzie nie do tego, ale trochę do tego, można by powiedzieć. I bardzo fajna marka, bo znowuż mamy Designer Remix Charlotte Eskilsen. Już mówiłam Wam o tym projektancie, o tym sklepie. O, chusteczka jest taka i zobaczcie, jak można ją fajnie sobie wystylizować. Tutaj do jasnej stylówy, nawet będzie mi pasować do mojej kamizelki od Canada Goose. To jest ta vintage kamizelka, dzisiaj tak pójdę właśnie, widzicie, jest chustka fajna z taką złotą nitką i pasuje mi kolorystycznie do stylówy. Pokażę Wam jeszcze zaraz z bliska, jak to wygląda. Patrzcie, taki dwa odcienie beżu, bo tutaj jest jaśniejsza strona i ciemniejsza strona. Ma takie fajne, fajne chwostki i to jest, słuchajcie, na 100% wiskoza z bawełną. I ma złote niteczki. Także naprawdę, naprawdę podoba mi się ta chusteczka, może na co z niej zostanę. Będzie tak ciekawiej to wyglądać. No i moi drodzy, idę dalej. Aha, chustka kosztowała jakieś grosze, bo to było z wyprzedaży. Chyba 2 złote albo złotówkę. 2 złote raczej, tak. Będę szła, skoro już pokazałam Wam jeden szalik, to teraz drugi, który dam do sklepu, więc będzie, jeżeli Wam się spodoba, to możecie sobie go zakupić. Słuchajcie, przepiękny jest, jedwab, zobaczcie, i oprzywany ręcznie. Postaram się, żeby to było widać tu na zbliżeniu. Takie super motywy nie marynarskie, tylko morskie. Muszle różnego rodzaju i wiecie co, kojarzy mi się to bardzo z zeszłoroczną kolekcją Versace letnią, bo oni mieli takie morskie motywy, jakby z podmorskich głębin wynurzone. Piękny granatowy kolor, jest w idealnym stanie, słuchajcie. Śliczny zestaw kolorów, naprawdę. Już pomijając motyw morski, który będzie fajnie na wakacje pasował, można takie coś wystylizować też do jakiejś bardziej kolorowej stylówki teraz, dlaczego nie? Fajne kolory, jest pomarańcz, jest zieleń, więc jak się ktoś nie przyjrzy, to może nawet wyglądać dość jesiennie. W każdym razie prześliczna chusteczka i będzie, jak mówiłam, w sklepie.
Od razu pokażę Wam te gadżety wszystkie, a później będziemy mierzyć stylówy. Dalsze. Kupiłam dwie rzeczy do sklepu, myślę, że do sklepu, albo do sprzedania, albo na ścianę. Zobaczcie, przepiękna rzecz za 5 zł. To wcale nie są tanie rzeczy, słuchajcie, bo one są ręcznie zszywane z różnych właśnie resztek materiałów. I jeszcze haftowane koralami, różnymi cekinami i tak dalej. No mnie się to bardzo, bardzo podoba. Ja uwielbiam takie rzeczy. Mam już jeden taki kilim, taką, jak to, nie wiem jak to nazwać w sumie, makatkę. Powieszoną na dole w pokoju, tam gdzie mam pianino, taki mały pokoik. Innych kolorach trochę, z aksamitem, a ta jest taka brązowawa. Myślę, że będzie właśnie fajnym takim dodatkiem jesiennym do sklepu. Spróbuję właśnie dzisiaj powiesić. Jeśli się uda, to Wam pokażemy na live'ie jeszcze dziś. W każdym razie śliczne kolory, 5 zł, słuchajcie. Druga rzecz do sklepu i mam zamiar zrobić z tego kotarę, która będzie przysłaniała drzwi w razie potrzeby na takim małym relingu. Zobaczymy, czy się to uda. Piękne sari kupiłam, jedwabne, zobaczcie, w ślicznych kolorach. To jest takie wręcz tęczowe, powiedziałabym, sari. Uwielbiam sari i uwielbiam używać sari jako zasłony. To jest naprawdę super myk. Jeśli kiedyś się Wam trafi bardzo ładne sari w lumpeksie, zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione, to one świetnie służą za zasłony, bo zazwyczaj jak przetniecie na pół takie sari, na dwie części, to właśnie dokładnie wychodzi nam wymiar zasłon, długość zasłon, bo one są około 5 metrów te sari. No w każdym razie zobaczcie, jakie śliczne kolory, takie bardzo wyraziste. Myślę, że będzie to fajnie ożywiało też sklepik. Zobaczymy. Chciałam zrobić coś takiego, że w razie nagrywania zasłaniam sobie drzwi wejściowe, bo tam widać z ulicy wszystko. No i jakbyśmy dały sobie mały garnisz, no to ta zasłona byłaby ekstra właśnie w charakterze przysłonięcia drzwi, a tak to może sobie z boku zwisać jako ozdoba po prostu. Dam Wam znać, jak to wyszło, słuchajcie. Kochani, idę dalej, bo tak jak mówiłam, jest trochę rzeczy. Pokażę Wam teraz męskie rzeczy. Kupiłam świetne męskie rzeczy, to będą rzeczy do sklepu. Taki większy sweter, LKXLK. To jest właściwie swetro-kurtka norweska. Mega, uwielbiam coś takiego. Słuchajcie, 100% wełny, oczywiście. 100% wełny z kapturem. Viking of Norway. Tu pisze, widzicie, taki dosyć spory sweterek. Bardzo fajny, z kapturem. Nie odpinałem. Kaptur jest nieodpinany, taka bluza to jest. I tutaj ma też taką naszywkę Viking of Norway, więc świetna jakość. No i będzie przepiękny, bo on ma od spodu taką podszewkę. Jeżeli chcecie dla swojego faceta kupić, to jest piękny prezent na przykład na święta. Naprawdę z XL-ka pisze. Ale oczywiście wymiary podam. Jest normalnie podszewka taka nawet chyba z takiego wiatroodpornego materiału, bo ona jest taka specyficzna w dotyku. No i zobaczcie, jak ślicznie to wygląda. Ekstra, ekstra rzecz. Absolutnie perfekcyjna jak nowa. W zasadzie wydaje mi się, że to jest albo raz noszone, albo nowe. Bo naprawdę, no i zobaczcie te motywy, takie, można by to jako sweter świąteczny, jako kurtkę świąteczną nawet potraktować, bo to jest naprawdę bardzo ciepłe, słuchajcie, to jest, można to naprawdę nosić jako kurtale, więc bardzo, bardzo mi się podoba ta rzecz. Druga rzecz to jest kurtka i to jest chyba kurtka damska, tak, szufel, pokażę się Wam w tej kurtce, będzie też do sklepu ta kurtka, bo ja mam kurtkę już tego typu. Jest świetnej, świetnej marki i bardzo jakościowa. Taka bardziej sportowa kurtka, systemowa. Próbuję ją rozpiąć tu. Nie jest to łatwe, ale przez to, że ma podwójny zamek, to nie jest to takie proste, żeby to rozpiąć. Tak to wygląda. Jest na mnie za duża, to jest taka M-ka bardziej, ale ujdzie. Nie jest jakaś bardzo duża. Nie chce mi się tego zapinać, więc tylko za czaszki zapnę. O. Naprawdę takie kurtki tego typu, takich marek są mega drogie. I naprawdę nie zapłaciłam wiele za tą kurtkę, aczkolwiek to była z nowego towaru. Ale stosunkowo do jej wartości i do jej jakby użytkowności i wyglądu, no to nie było dużo. Także myślę, że to jest M-ka, słuchajcie. O. Zobaczcie, jaki świetny jest materiał i jaki świetny kolor ma. W krateczkę taką właśnie angielską jakby. Jest bardzo ciekawe, bo takie sportowe kurtki rzadko mają takie wzory klasyczne.
Tak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę z bliska materiał. Będę Wam jeszcze pokazywać w live tą kurtkę, ale chciałam Wam pokazać, bo naprawdę jest bardzo ładna, jak nowa. Praktycznie, zobaczcie, wszystko tutaj jest przepięknie odszyte od środka. Ma pasek, ma kaptur taki super regulowany, więc to jest taka naprawdę kurtka, jak się to mówi, weatherproof, czyli taka na niepogodę, na deszcz, na pluchę. I to jest spokojnie kurtka zimowa, bo ona jest ocieplana. I to tak dosyć mocno ocieplana. Słuchajcie, idę dalej. Sweter do sklepu teraz Wam pokażę, bo jest oczywiście na mnie za duży, ale to jest taki typ swetra, że właściwie mógłby być na każdy rozmiar, bo i ja mogłabym go też nosić, tylko że jest na mnie trochę długi. To jest taka MKL-ka, tak pisze przynajmniej. Z odpinanym kołnierzem. Jak lubicie takie długie swetry płaszczowe, i to jest duży procent wełny w tym swetrze, pokażę Wam. Można sobie go zawiązać, o, na przykład do, jak ktoś lubi spódnice długie, a nawet do spodni, też rewelacyjnie, do na przykład szerokich spodni będzie pięknie wyglądał. No jak widać, jest jednak trochę tam za duży, a on ma takie odwijane rękawki tutaj i kieszenie ma. No i oczywiście guziki są do kolan. Jest naprawdę mega. Ja niestety jestem bardzo ruchliwa, bardzo dużo jeżdżę samochodem i takie dłuższe rzeczy się nie sprawdzają. Ale zobaczcie, tu jest napisane 42-44. Ja myślę, że spokojnie od 30, nawet od 36 do 42 można nosić ten sweter. Gdzieś tutaj było, słuchajcie, skład jest. Skład jest 50% ramia, więc ekstra. Słuchajcie, ramia to, jak już mówiłam, to jest taki lepszy rodzaj lnu. Z Azji pochodzi ta roślina. 15% wełny, czyli tu już mamy 70% wełna z ramią. Super skład. No i tam jest do tego jeszcze 30% sztucznego. Ale moi drodzy, można odpiąć oczywiście, tak jak mówię, to. I można mieć sam sweter, ktoś nie lubi takich futerek. Ale to fajnie ociepla w jesieni, więc uważam, że to jest przepiękna rzecz, która będzie oczywiście dla Was w sklepie u nas. Pokażę Wam teraz komplet, który mi się bardzo podoba. Taki bardzo, bardzo niespotykany komplet. Nie przymierzę go, bo jest za duży na mnie. To jest tak od 40 wzwyż, ale 38 już by było ok, bo on ma dość tutaj rozciągliwy pas. Widzicie, tu jest dość wąsko, ale można to tak fajnie rozciągnąć. I to jest śliczna rzecz. Wełna z angorą, słuchajcie. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione. To jest taka dzianina. W taki wzorek, w świetnym stanie. I to jest taki naprawdę piękny, gruby komplet vintage z taką podszewką jeszcze pod spodem. Także bardzo ciepły na zimę, bardzo fajny krój. Zobaczcie, jak tutaj niteczka wystaje, ale to nie jest żadne uszkodzenie. O, ekstra, przepiękny kolor i zobaczcie, do tego jest kamizelka taka długa, w takim fajnym kroju. Pokażę Wam tą kamizelkę, bo spódnica spada mi, ale kamizelka jest ekstra i ma fajne ramiona. Nawet tą kamizelkę ja bym mogła nosić, ale też nie będę rozdzielać już kompletu, bo już się zastanawiałam, czy nie sprzedać osobno spódnicy i kamizelki, ale to jest tak piękny komplet, jakimś pasem, słuchajcie, to tutaj spiąć brązowym na przykład, albo kremowym i do tej spódnicy, no i po prostu jest cud, miód, bajeczka, jak to mówią niektórzy w internecie. I o, oczywiście, że na mnie to jest za duże, ale jeżeli macie odpowiedni rozmiar, piękny komplet, bardzo ciepły, bardzo fajny, przytulniutki, także jestem mega zadowolona i cieszę się, że mogę coś takiego, że coś takiego mogłam Wam wyszukać, bo naprawdę czasem aż się zadziwiam, jakie ludzie mają pomysły na ciuchy, co robią. Super, ekstra. Dobra, idziemy dalej, bo się nie zdążymy ogarnąć. Mam spódniczkę bardzo ładną, firmy Bialkon, więc ekstra. Patrzcie, 36 rozmiar, z przepięknym składem. Ona jest na mnie dobra, zobaczcie tam w stylówce. Mam do tego rajstopy i taki krop żakiet, bo wiecie, te krop żakiety krótkie, takie szersze żakiety są też teraz na topie. Nie powiedziałam o tym w trendach, bo rzeczywiście już było za dużo tego wszystkiego. Ale właśnie takie, tego typu żakiety są teraz bardzo, bardzo na topie. 56% wiskoza i 44% len. Więc piękny skład, naprawdę idealny skład, no, zresztą marka też. W idealnym stanie spódniczka i wygląd, widać, że jest super materiał. Ona jest tak jakościowa,
Tutaj pokazuję Wam z bliska, ale zobaczcie sobie tam na stylówce, że bardzo ładnie się układa. Ślicznie leży na sylwetce też, więc naprawdę jestem zachwycona tą spódniczką. Jest przepiękna. Będzie do sklepu, bo ja takich wąskich spódnic raczej nie noszę w tego typu stylu. Idziemy dalej. Moi drodzy, teraz pokażę Wam bluzkę, którą mam włożoną do moich skórzanych leginsów, które wreszcie są na mnie dobre, bo przez dłuższy czas trochę się słabo w nich mieściłam i jak już nie miałam ochoty ich stylizować. Ale zobaczcie, prześliczna bluzka i to jest Object, rozmiar M, ale jest praktycznie SK też może być, jak widzicie, na mnie jest ok. Ma zapasowy guzik tutaj. Już Wam opowiadam, co tu jest. 100% wiskoza i przepiękne zdobienia. Ma taka bluzka, którą by można użyć na Sylwestra, na święta właśnie. Zobaczcie sobie, tu są takie aplikacje z cekinów i z łańcuszków. Z tyłu ma tak zapinane na takie haftki i ma takie tutaj otwarcie małe. Jest taka dopasowana, jeszcze jest zameczek z boku. Tutaj jest taki zamek, że jest po prostu, ona się fajnie do sylwetki dopasowuje, można to rozpiąć jak się wkłada. I zobaczcie, jakie ma mankiety. No przecudowne. Takie obcisłe raczej mankiety tutaj z guzikami długie i te rękawki są takie lekko luźniejsze u góry. Uważam, że śliczna. Ciekawa jestem Waszych opinii. Zobaczcie, jak tam się przechadzam. Mnie się bardzo podoba to. To jest przepiękne i te rękawy. Także ta bluzka też u nas oczywiście w sklepie. No i idziemy dalej. I kochani, teraz pokażę Wam bluzę. Bluzę, którą kupiłam Wiktorowi, ale będę ją pewnie też czasem nosić. Zobaczcie, tutaj mam dżinsy obcisłe i tą właśnie bluzę na sobie i takie buty, które Wam też zaraz pokażę. Świetna, świetna bluza, naprawdę, zobaczcie. Przepiękna i to są bardzo dobre składy. To są takie indyjskie rzeczy, szyte ręcznie i zazwyczaj te rzeczy są z bawełny, albo z wiskozy, albo z lnu. Jak znajdę metkę, to Wam powiem, ale nie wiem, czy znajdę. Jest. 100% bawełna. No, super, super bluza. Taka, Wiktor kocha takie rzeczy. On jest takim hipisem trochę ze stylu. Bardzo lubi takie, chociaż nowoczesne też czasem bardzo lubi, ale takie rzeczy to są jego ukochane. Takie kolorowe, artystyczne, luźne, wygodne. Prześliczna bluza z kieszeniami. Miałam ją właśnie do jeansów i od razu pokażę Wam buty, bo mam też buty nowiutkie, właśnie kupiłam na nowej dostawie i stwierdziłam, że nawet za te prawie 50 zł, które zapłaciłam za nie, bo tyle kosztowały, są warte, bo zobaczcie, jakie piękne buty z włoskiej skóry. Taka skóreczka mięciusieńka, nie są ocieplane, to są takie na teraz buty, na październik, listopad. Super krój, super obcas, kocham ten obcas, to jest taki mój styl. Taki mały obcas jest idealny, noga wygląda już kobieco. Już jest troszeczkę taka wyciągnięta do spódnicy na przykład, a no piękne, zobaczcie, jak to wygląda ślicznie. No i zobaczcie mnie w tych butkach, przed chwilą w nich też byłam właściwie. Mam je na dżinsy, tylko tutaj bardziej się skupmy na butach, już nie mam tej bluzy, żeby nie rozpraszać. I właśnie jestem w tych butkach, one pięknie leżą na łydce, w ogóle na nodze. Także jestem mega nimi zachwycona, słuchajcie, tymi butami. Jestem bardzo szczęśliwa z nimi, mimo że tak jak mówię, no nie były zbytnio tanie. No ale czasem tak jest, czasem są 2 złote, tak jak były niektóre tu rzeczy, czasem jest prawie 50 zł, także zdarza mi się tak kupować też. Ale buty, wiadomo, skórzane buty to warto. Słuchajcie, teraz przepiękna rzecz, którą dostałam za darmo, bo słuchajcie, bo to było całkowicie rozprute na dekolcie, tak jakby oderwany był ten, to oprzycie tutaj tego swetra, musiałam je przyszywać bardzo misternie, oczko po oczku, ale w ogóle tego nie widać. Zobaczcie, przepiękny 100% kaszmir od marki Day Birger et Mikkelsen. I udało mi się go uratować, bo się bałam, że się nie zszyje. Cieniutki, piękny kaszmir, taki z krótkim włosem, mniej się kulkują te swetry, jak są takie krótsze włoski. No i tutaj jestem w moich tych skórzanych leginsach i w tym swetrze, żeby Wam pokazać. W tych butach jeszcze i za chwilę zobaczycie stylówkę całościową, bo teraz Wam pokażę jeszcze właśnie te buty. Torbę nową, którą kupiłam. Torba jest od firmy Pieces i zobaczcie, taka wielka torba, dlatego tą torbę z Zary, o którą ktoś tam kiedyś pytał, ogromną, sprzedaję, bo ta jest troszkę lżejsza i trochę większa jeszcze. Ale zobaczcie. Naprawdę bardzo, bardzo niedrogo kupiłam na wyprzedaży tą torbę za 5 zł.
bo wiecie co, ja ją po prostu zrenowowałam trochę, no włożyłam w nią trochę pracy, żeby tak wyglądała, bo była taka zmięta, trochę taka przetarta, ale zobaczcie jak pięknie teraz wygląda, skóra 100%, także za bezcen, mega się cieszę z niej. No i właśnie, i teraz właśnie mam tą stylówkę na sobie, potem wkładam na to, jeszcze, słuchajcie, kolejna rzecz, która mnie kosztowała 60 zł, więc... Ale postanowiłam się pozbyć innej mojej kurtki, która jest na mnie trochę za duża, a kupiłam sobie taką zamszowo-skórzaną Karen by Simonsen. Karen B. Simonsen, przepraszam, nie, dobrze, by Simonsen. I zobaczcie, jaka ciekawa kurtka, strasznie mi się podoba. Ma super detale tutaj na dekolcie, tak to wygląda, jest mega po prostu. Ma świetne rękawy z takimi detalami. No w ogóle jest przepięknej jakości ta skóra. I ma mega podszewkę. No i zobaczcie mnie, jak wyglądam właśnie do tej stylówy, potem w tej kurtce, na tą stylówkę, co miałam wcześniej. I następnie mam znowu na sobie, tak, z torbą oczywiście, a później na samym końcu włożyłam sobie na to jeszcze, kochani, taką oto kamizelę. Pokazuję Wam tą kamizelę. Zobaczcie, z wełny. Udało mi się ją kupić oczywiście na nowym towarze, ale patrzcie, przepiękny, gruby splot, taki oversize, który właściwie na każdy rozmiar by pasował, ale ja uwielbiam takie wielkie kamizele, ciepłe, bo to jest taki zapatulacz, ja to nazywam, taki kocyk prawie, że jest cudowna po prostu. No i patrzcie, jestem w tamtym stroju całym i teraz na wierzch jeszcze wskakuję w tą kamizelę. No i po prostu jest mega, takie ma piękne ściegi wyraziste też, takich, no zobaczcie, to są rzeczy naprawdę w najnowszych trendach, fakt, że z nowej dostawy, ale przecudowne są. Kochani, ostatnia rzecz, kurtka angielska, angielskiej firmy, tutaj Wam pokażę zdjęcie metki, bo nie będę tak zbliżać, bo to i tak byście nie przeczytali. Rozmiar L, to jest taka typowo angielska wodoodporna kurtka takiej impregnowanej bawełny, taka właśnie typu w stylu Barbers czy Burberry, takie kurtki, tak zwane nawieś. I w środku ma materiał z wełną, który z ociepleniem. To jest męska kurteczka i też oczywiście zakupiłam ją do sklepu, no chyba, że mój tata będzie ją chciał, bo to jest też możliwe. Śliczna kurtka, zobaczcie. Bardzo dobra firma, taki kaki zielony kolor, ocieplana. No i też to była jakaś kurtka z wyprzedaży, więc jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę takie coś jest bardzo jakościowe i wcale nie tanie w sklepie. To już jest też kilka stówek, żeby kupić taką kurtkę, moi drodzy. Także jestem mega, mega zachwycona i właściwie na dzisiaj to, kochani, wszystko jest. Zresztą pokazałam całkiem dużo rzeczy, więc... Do zobaczenia, kochani, następnym razem. Do zobaczenia w live oczywiście i do zobaczenia w kolejnym holu i będą teraz stylówki na projektantów. Nie powiem jeszcze na którego, ale zapraszam Was już teraz bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was, cześć. Pozdrawiam Volkan, live long and prosper.